Dobra, właśnie obrałem ten czosnek, kurwa. Jeden. Drugi. O kurwa, ostre. O kurwa, ale ostre. Dobra, ale zapraszam cię do filmu. Dobra. Cześć, siemanko, z tej strony Zagóra. Dzisiaj kolejny vlog. Dzisiaj opowiem ci, co się kurwa stało. Jest poniedziałek. Dzisiaj musiałem pojechać do Wrocławia, bo mój dziadek ma urodziny. Albo imieniny. A więc pojechałem tam, do galerii. Galeria Solna, wino w Wrocławiu, żeby kupić jakiś prezent, tak? Chodziłem tak z godzinę po galerii. Poszedłem sobie na loda, zjadłem sobie loda. Smak, kurwa. Jabłko, mięta. Mięta, czekolada. No i tak jadłem sobie tego loda i nagle czuję, kurwa, no ciśnie mnie pompa. No co miałem zrobić? Zjadłem szybko tego loda. Co robiłem w kiblu? Bo to nie będę opowiadał, bo to każdy wie. No i kiedy już skończyłem sikać przy pisuarze wiszącym przy ścianie i spłukałem wodę, poszedłem umyć ręce. Myjąc sobie ręce, widziałem dwóch kolesi, którzy stoją przy takich, kurwa, do suszenia. Z tym, że to nie była taka maszyna, co tam z góry ci dmucha i tego. Tylko to była taka... Czekaj, zaraz ci to narysuję. Dobra, nie mogłem znaleźć żadnej kartki, więc posłużę się starym zeszytem. A więc nie była to dmuchawa, która wisi ci na ścianie, ciśniesz klawisz i sobie na dole tam ręce suszysz, tylko była to dmuchawa w kształcie litery V, czy U, czy chuj V, jeszcze jak to, gdzie wkładasz rękę i ona suszy ci ją z każdej strony i możesz wkładać sobie dwie ręce i sobie suszyć to z każdej strony. No i miałem sobie ręce i facet faktycznie stał przy tej suszarce. Jeden tam było słychać, że suszy, a drugi jakoś dziwnie machał ręką. Wyglądało to tak. Pomyślałem, że chyba kurwa bali konia. No ale nie chciałem nic mówić. Nagle zauważyłem, że z tej dmuchawy coś kurwa leci. Leci i leci. Leci mu na buty, leci mu na spodnie, leci na podłogę. I zauważyłem, że na podłodze jest kurwa wielka kałuża. Jak później się okazało, facet kurwa myślał, że to jest pisuar. Myślę sobie, kurwa, gdzie ty kurwa sikasz? Wychodząc, koleś spojrzał się na mnie, ja spojrzałem się na niego. On nie wiedział, o co chodzi. On dalej myślał, że wyszczał się do pisuaru. Ale ja się pytam, gdzie on kurwa widział tam jakąś dziurę, gdzie by to mogło wszystko spłynąć. No chyba czuł, że leci mu po butach i po nogawkach. No dobra. Ale gdyby jeszcze tego było mało, wyszedł z tego kibla. Nawet nie umył rąk. Pierwszy raz widziałem taką sytuację. Jeśli miałeś podobną, napisz w komentarzu. Daj łapkę w górę. Nie dawaj w dół, daj w górę. Daj suba, bo to na pewno odmieni twoje życie. Tak jak mówiłem w pierwszym vlogu. Mam nadzieję, że wbijecie jakieś 15 łapek w górę, a wtedy, no, będzie mi miło. A teraz się żegnam. Biorę mój otwieracz z żabki. Otwieram piweczko. Otwieram piweczko. I się z tobą żegnam. Nara. The party.